Siemaneczko, tutaj Paweł Malinowski. Dzisiaj byłby mój najgorszy dzień ever, gdyby nie... Oj, troszeczkę spadły. To są Baby Sharki, pewnie je znacie. Każdy, kto zna Baby Sharki, zostawia łapki w górę. Jak będzie ich 30 tysięcy, to nie wiem, co się stanie, ale coś na pewno się stanie. Te cudowne maskotki to niezwykłe pluszaki. To przyjaciele, które zawsze poprawią ci humor. Wystarczy je wcisnąć. Baby, 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 baby shark. My sobie wesoło tańczymy, a wy zobaczcie, jak wyglądałby mój najgorszy dzień ever, gdyby nie baby sharki. Co ja tutaj robię? Nie mam pojęcia, ale będę komentował ten film. Jak ja nie lubię zadań domowych. W kółko je zadają. 2+2. 2+2. Wolałbym sobie poszarkować zamiast robić zadanie. 2+2. Ile to jest? No było to na lekcji, na pewno to było. Dzięki Baby Shark, jesteś wielki! Teraz mogę iść poszarkować! Ha! Pewnie jak chodził do szkoły, to grał w Minecrafta zamiast odrabiać zadania domowe. Ha! Dobrze, że jest Baby Shark, że... bo pomógł mu. Martyna! Martyna! Co jest? Przynieś mi wody, muszę popić leki. Jestem totalnie chory. Pewnie szalika nie nosił, na pewno nie nosił szalika. Pamiętajcie, jak jest chłodno, ubierzcie szalik, bo inaczej będziecie chorzy, tak jak ten tutaj. Kto to w ogóle jest jakiś? Martyna! Już idę! Najgorszy dzień ever. Martyna! Już nie potrzebuję niczego! Baby sharki mnie uzdrowiły! Baby! Strasznie zimno. Na dworzu minus 200 stopni, a oni dalej nie zaczęli grzać. Dzięki Baby Shark! Jesteś wielki! Co on się tak tym Baby Sharkiem wysługuje? Nie mógł sobie sam po kocyk skoczyć? No to jest już przesada, ja rozumiem, odrobić zadanie domowe trudne, ale po kocyk to on mógł sobie sam pójść. Jasny gwincior, takiego czegoś to ja w całym swoim życiu nie widział. Co to było, powiedzcie mi, napiszcie mi to. Co się stało? Dzięki Baby Shark. Nie wiem za co, ale dziękuję ci. Pora wstawać. Czas do szkoły, poniedziałek. Poniedziałek, cały tydzień do szkoły. Jednak sobota rano, mogę spać dalej. Dzięki Baby Shark. Ja się zadań domowych nie odrabia, to się nie chce do szkoły chodzić, prawda? Ale przyznam szczerze, o jak ja w poniedziałek bym takiego... Czarodziej, nie rekin! Czarodziej prawdziwy! No, to Baby Shark sprawia, że się od razu Micha cieszy. Chyba takiego sobie sprawię, baby. Zawsze śmieszy. Dlaczego mi cały czas nie odpisuje? Martyna, odpisz mi, proszę. Gdzie jesteś? Halo? Kochasz mnie? Halo? Dlaczego ona mi nie odpisuje? Halo? Mam pomysł. Dzięki Baby Shark. Co to, jakie SMS-y? Za moich czasów, żeby poderwać dziewczynę.
gdy ja musiałem iść, kupić kartkę papieru, potem do innego sklepu czekać w kolejce 7 dni, kupić długopis, potem pisać, potem wysłać na pocztę, potem... A co to jakieś SMS-y, SMS-y? Co? Dostałem dzisiaj jedynkę z matematyki. Pani zadzwoni do mamy i nie będę mógł pograć w kompa. Masakra! Synku! Dzwoniła twoja wychowawczyni! Mam przechlebane! Dzwoniła, żeby ci pogratulować szóstki z matmy! Idę na kompa! No i widzicie? Widzicie, jakby się uczył, to by mógł mod potężnego rekina, który gra, wykorzystać na jakiś szczytniejszy cel. A tutaj co? Znowu musi swoje oceny podwyższać magicznym rekinem. No nie, muszę poskładać ciuchy, jak ja nie lubię składać ciuchów w walizce. Dzięki, Baby Shark! Ha! Znam ten problem. Dlatego kiedy ja jadę w podróż, to zawsze idę do sklepu i wiecie, w sklepach są takie ubrania poskładane od razu. To ja kupuję wszystkie ubrania ze sklepu poskładane i je do walizki. I jak wracam z podróży, to też idę do sklepu i kupuję nowe ubrania. Jestem trochę spragniony. O, woda! O, nie mogę dosięgnąć! Na wielkiego Baby Sharka, pomocy! No, zaraz uschnę. Dzięki, Baby Shark! Kocham cię! O nie! Wszyscy napiszcie tam w komentarzach, w katakumbach na dole Paweł Leniuch! No, żeby po wodę nie mógł sobie sięgnąć, tylko się rekinkiem wysługiwać, no! La la, baby sza 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 sza, ach baby sza 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 sza, ach baby baby sza 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 sza, baby sza 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 sza. O nie, zapomniałem ręcznika! Dzięki, Baby Shark, jesteś wielki! Ach, dobra. Tak kąpać w czapce i w kurtce? A co on, rybaka udaje? Jak ja pływałem na kutrach rybackich, tośmy w sztormiakach i w czapkach pracowali w ulewę. Ale kąpać się? Kąpać się w kurtce i w czapce? Niedorzeczne. Oglądamy dalej. Mam nadzieję, że nikt tego nie zobaczy. To najobrzydliwiejsza rzecz, jaką widziałem w życiu. A widziałem ich wiele. Codziennie wchodzę na kartę na czasie. Dzięki, Baby Shark. Teraz pachnie bardzo ładnie. Ale jestem głodny. Co dziś na obiad? No nie, znowu zupka chińska? Podgrzać w mikrofali 5 minut. Cały czas zupki chińskie. O, 5 minut minęło. Znacznie długo? Dzięki, Baby Shark! Mam jakiś ryż z tofu i surówką! Niesamowite! Wielofunkcyjna pralko, mikrofalówka, suszarko, telefon, niesamowite! Ja to musiałem obiady podgrzewać na słońcu, na kamieniu! Czekać, aż mi się kotlet podgrzeje. To były czasy i dinozaury chodziły też. Dzięki za pomoc, Sharki. Zobaczmy, co leci w telewizji. I to na tyle szarkowania dzisiaj. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli ktoś jest nowy. Napisz też, która scena podobała ci się najbardziej. A tu jest poprzedni film, tu jest następny film, albo odwrotnie, nie wiem. Dobra, już, dziękuję wam za pomoc. Dobrze widać? Nie. Zawsze śmieszy. Ale jestem spragniony. Czy wie? Ale z niego farciarz! A było widać wcześniej? Nie. Kto to w ogóle jest? Jakiś Malenowski? Malanowski? Poszarkować! A to jest zły wynik. No nie wiem, co powiedzieć, no nie wiem. Rozwalaj te rzeczy. A. Teraz pachnie... Oglądamy dalej.
Ja nie wiem, kim ja jestem i co ja tutaj robię, ale będę komentował ten film. Jak fiołki, jak pole fiołków. Komputery,